Czy Polakom żyje się lepiej po zmianie władzy? Jakie nagranie nagle ujawnia fakt? Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i na materiał przygotowany przez redaktora wspomnianego portalu. Przepraszam bardzo, czy pani się teraz lepiej żyje niż z PiS-u? Tak. Lepiej. Ale zapytam dlaczego? Dlaczego? Bo tamtych nie lubiłem strasznie. No, ale zatrzymajmy się, proszę, zapytam, co to znaczy, że PiS lepiej? PiS mnie okrutnie denerwował. Ja, proszę, na 8 lat, ostatnie 8 lat, co było, to miałem kryzys psychiczny. Dobrze, że odetchnąłem już teraz. Spokój jest święty. To czy panu żyje się lepiej? Gorzej. Dlaczego gorzej? Bo Tusk jak rządzi, to nic nie będzie dobrego. Nie, no dlaczego pan tak mówi? Bo ja... Tusk to jest przecież, to jest nie Polak. Czy pani się żyje lepiej? To znaczy, nie widzę zmian, ale nie źle. Trzeba najpierw to... Nie chcę mówić brzydko. Najpierw trzeba to rozliczyć. Tamci mieli 8 lat na to, żeby to wszystko, jak to się mówi, nagarniać i przygarniać. Mam nadzieję, że przyspieszą i mam nadzieję, że uda im się po prostu ten cały bajzel, który zastali, uporządkować. Przepraszam bardzo, czy pani żyje się lepiej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście. A co to znaczy, że pani się lepiej żyje? Odetchnęłam z ulgą, że nie ma tamtej władzy. A tylko czy... na tym to polega? Nie wiem, a nie ma pani na przykład więcej pieniędzy w portfelu? Więcej? Albo... Więcej? Albo może w sklepach jest taniej? Nie, pani, szukam, bo mówiono nam, aha, że będzie lepiej, że będzie w ogóle. No tak, ale proszę pana, trzeba troszkę porządzić, żeby było lepiej. Nie uważam, żeby było gorzej. Pytanie, czy pani się lepiej żyje, bo obiecywano, że będzie lepiej. Aj, tam się żyje. Światło drożeje, gaz drożeje i... Czyli w takim razie, odkąd przejął władzę Donald Tusk, jest gorzej? Gorzej. Czyli lepiej było za PiS-u? Lepiej. Chce pan prawdę usłyszeć? Jak najbardziej. Jak się patrzy na to, co się dzieje w polityce, to jest zdrajca, działający na rzecz niemieckiej racji stanu. Finansowo nie odczuwam różnicy, natomiast no lepiej ze względu na poczucie takiego większego bezpieczeństwa i swobody decydowania o sobie. Jest fatalnie, dlaczego? Fatalnie zabrali nam telewizję i... Komu zabrali? Polakom. Polakom zabrali. To znaczy? No Polakom. W jakim sensie odebrali Polakom telewizję? No, nie rozumie pan w jakim? No, zabrali, przyznam, że nie wiem, co ma pani na myśli. Zabrali nam telewizję. I teraz, nam, czyli dzięki, zwolennikom Prawa i Sprawiedliwości, teraz tak? Mamy telewizję Republikę. I to oglądamy. A uważa pani, że telewizja publiczna powinna TVN. Być telewizją jednej partii? To nie jest telewizja jednej partii, to jest telewizja Polaków. Telewizja publiczna. Tak? No właśnie, tak. Czyli nie powinna być jednostronnego przekazu jednej partii, a za czasów Prawa i Sprawiedliwości miała. Zwyciężymy.